Cześć, jestem Asia. A ja Iga i dziś bierzemy pod lupę ćwiczenie Spine Twist. Zrobimy je najpierw na macie, później na maszynach. Pokażemy, jak je zrobić poprawnie i jakie najczęściej błędy widzimy w tym ćwiczeniu. Super. Siadamy, Iga, nogi wyprostowane, tułów wyprostowany, plecy, kręgosłup prosty, ręce bok. I rozpoczynasz ruch skrętu. Wyciągnij obie nogi w moją stronę, wyciągnij pięty w moją stronę, wydłuż tylne części ud. Wyprostuj całe plecy, usiądź na swoich guzach kulszowych, pępek w górę, boki głowy wydłuż. Zrób skręt wokół kręgosłupa, staraj się, żeby ten ruch był nieduży, ale wokół twojego kręgosłupa, wokół twoich pleców. Idziemy do błędu. Tak. Po pierwsze to, co mi sprawia trudność, czyli w ogóle trzymanie kręgosłupa w pionie, więc częsty błąd to jest uciekanie od tego pionu i w takich ugiętych, zaokrąglonych plecach robienie skrętów. Bardzo częstym błędem idziemy tą drogą. Też jest praca ramion, czyli staramy się zrobić jak największy ruch, po prostu machając luźno ramionami w przód, w tył, zamiast koncentrując się na tym, żeby cały ruch był wokół osi naszego kręgosłupa. I od razu drugi błąd zaczęłam robić, czyli ruch w biodrach, który widać też w piętach. Dokładnie, pięty powinny być cały czas razem. Tak, a ruch tylko w talii, nie w biodrach. To nie jest wcale takie łatwe. Idziemy na maszynę. Na macie robiłyśmy spine twist, a na reformerze zrobimy stomach massage twist. Ustaw sobie stopy na barze, pięty wysoko do góry, ramiona wyciągnięte w moją stronę, proste plecy, prosty kręgosłup, nad guzami kulszowymi siedzisz. I zrób twist w talii, odepchnij się mocno całym centrum ode mnie i wyciągnij ramiona w moją stronę. Skręt robisz z wydechem. Talia pracuje. Tak, skręcaj się bardzo mocno w talii, biodra nieruchomo, biodra są stabilne. Tak, wyciągnij się mocno do góry i za każdym razem wracaj do mnie, wyciągaj się czubkami palców do. O, świetnie, brawo. To jest bardzo mocne ćwiczenie na talię. Zresztą bardzo dobrze pracuje tutaj, pracują mięśnie skośne. Bardzo fajnie to ćwiczenie wyszczupla mięśnie wokół talii. Dziękujemy. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Do zobaczenia.